To jest 180. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o dobrych praktykach w testowaniu na przykładzie .NET. Sponsorem tego odcinka jest mBank SA. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o ścieżkach kariery w testingu oprogramowania. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl/180. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób odwdzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoim kręgu lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. Ja natomiast bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość jest związany z mBankiem od 3 lat. W tym czasie wraz z zespołem architektury pracował nad standaryzacją architektury właśnie używanej przez deweloperów oraz nad wypracowaniem procesów CI/CD pozwalających wdrażać oprogramowanie wysokiej jakości w sposób niezależny. Ponadto dzieli się wiedzą przez wszelakie media jak blog czy kanały audio-wideo. Zawodowo programowaniem zajmuje się od 16 lat, z czego większość poświęcił technologii .NET. Jest administratorem jednej z największych grup społeczności .NET na Facebooku. Moim waszym gościem jest Dominik Gieske. Cześć Dominik, bardzo mi miło gościć w podcaście. Cześć, cześć. Dzisiaj z Dominikiem będziemy rozmawiać o dobrych praktykach w testowaniu oprogramowania. Głównie skupimy się na perspektywie software developera. Będziemy się w tym posiłkować przykładami z .NET-u, czyli technologii, w której Dominik się specjalizuje, ale myślę, że ta wiedza, którą tutaj Dominik nam przekaże, z którą się podzieli, jest na tyle uniwersalna, będzie na tyle uniwersalna, że spokojnie można ją zastosować również do większości innych technologii. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię, Dominik, zapytać na wstępie takie pytanie rozgrzewkowe, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś fajne, o których warto tutaj wspomnieć. Tak, czasami jak tylko czas pozwoli, zdarza mi się słuchać podcastów, chociaż bardziej słucham audiobooków, ale jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to czasami zdarza mi się posłuchać takich podcastów. Ostatnio słucham na przykład Better Software Design, Mariusza Gila i czasami też .NET Rocks, to już bardziej takie z .NET-em. A ten pierwszy to taki bardziej, jeżeli chodzi o architekturę i takich gości właśnie architektonicznych. Super, to na pewno warte polecenia podcasty. I dobrze, na początku chciałbym Cię zapytać o taką, powiedziałbym, świadomość w branży, jeśli chodzi o testowanie. I tak jak mówiłem na początku, z perspektywy software developera. Czy według Ciebie to testowanie jest już powszechne, jest czymś oczywistym, stosowanym przez inżynierów właśnie software developmentu? No, myślę sobie, że skoro cały czas pytamy na rozmowach rekrutacyjnych właśnie o te umiejętności, to może nie jest to czymś tak oczywistym, ale jestem bardzo ciekawy Twojego zdania, Twojej perspektywy właśnie na tą powszechność testowania wśród programistów. Znaczy tak, na pewno myślę, że powszechne jest przekonanie, że musimy testować, tak? Dużo się o tym mówi. Jest to powiedzmy taki w teorii standard, tak, ale no, ja bym to porównał troszkę do tego, że takiego powiedzenia, że musimy myć ręce, tak, i to, że myjemy ręce, to każdy niby myje te ręce, no ale jak była na przykład pandemia, to się okazało, że zaczęliśmy się uczyć, jak dobrze myć ręce dopiero wtedy, tak, więc kwestia nie tego, czy to robimy, ale tak naprawdę jak to robimy i czy te testy są robimy dobrze, tak, no bo możemy sobie odhaczyć w Excelu, tak, jak to robią menadżerowie, że nie wiem, tak robimy testy, tak robimy mamy, tak, jakieś testy są, tak, więc jest okej, tak. Tutaj tak naprawdę meritum tego to są właśnie, jak my robimy te testy i to myślę, że sobie jeszcze o tym porozmawiamy. No właśnie, to wobec tego warto by pewnie ten temat pociągnąć w tym kierunku takiego, można powiedzieć, testo sceptycyzmu, tak? No bo ciągle spotyka się programistów, którzy twierdzą, że no nie do końca jest w tym wartość, że to może strata czasu. Właśnie, czemu nie chcemy pisać testów? Nie umiemy, nie widzimy w tym wartości? Jak myślisz? Tak, no ja tak sobie właśnie analizowałem ten temat jeszcze przed spotkaniem, sobie wypisałem takich 7 grzechów, które popełniamy w branży, przynajmniej te, które mi przyszły do głowy. To może powiem pokrótce o tych grzeszkach. Przede wszystkim najważniejsza dla mnie sprawa jest trochę taka psychologiczna, od kogo wychodzi ta potrzeba pisania testu, tak? Czy to ktoś chce od nas
i chce nas tak jakby troszkę wymusić na nas to pisanie to testów, czy to jest tak, że my jako inżynierowie, nie wiem, chcemy coś tam dostarczyć w jakiejś tam jakości i sami chcemy te testy pisać, tak? Więc i tutaj niestety czasami właśnie jest ta pierwsza opcja, a więc przychodzi do nas ktoś z góry, tak, i nam każe pisać te testy, tak, i my jako, powiedzmy, jako ludzie nigdy do tego dobrze nie podchodzimy, więc zawsze jest tak, że jest taki psychiczny opór, jeżeli cokolwiek przychodzi z góry, to jest jakoś takie, powiedzmy, wykonujemy to tak nie do końca tak, jakby to powinno i tak dalej. Więc generalnie jest takie to, coś tam napiszemy, jakiś tam test, tak, żeby tam byli zadowoleni, ale to nie jest jednak, to nie wychodzi od środka, tak, od takiej wewnętrznej potrzeby, żeby coś zrobić, tak, więc to jest dla mnie taki główny czynnik, tak. Innym takim czynnikiem jest taka prozaiczna sprawa, że po prostu nie potrafimy pisać dobrze tych testów, tak? I trochę tak tego unikamy, bo właśnie poza tym, że ktoś do nas mówi, że musicie pisać, tak, to znaczy mówi się o technikaliach, tak, jak napisać test technicznie, tak, ale tak mało tak, ja przynajmniej z doświadczenia, jak widziałem dookoła, mówi się o takich, powiedzmy, jak to dobrze robić te testy, tak? Jak zrobić te testy, żeby były utrzymywalne, żeby na końcu nie skończyło się tak, że je wyłączamy, bo nie panujemy nad nimi. Generalnie no, tak, żeby te testy miały wartość, tak? A nie tylko były napisane. Więc jednak ta taka, powiedzmy, wiedza o tym, jak to dobrze robić, jest też istotna. Oczywiście to przychodzi trochę z czasem, ale no, generalnie warto ją szlifować, tak? To jest, ja to nazywam, że też sztuka pisania testów, tak? Bo to jednak trzeba troszkę doświadczenia, żeby zrobić to dobrze, tak? Innym takim czynnikiem, który sobie wypisałem, to jest, jak nazywałem, złe środowisko, tak? Czyli jeżeli nawet mamy taką, powiedzmy, intencję, że my chcemy napisać te testy, tak jest, i tak dalej, ale dookoła wszyscy nam tutaj mówią, że nie piszmy tego, albo po prostu olewają nasze testy, tak? My na PR-kach robimy te testy, nikt na nie nie zwraca uwagi, no to generalnie po jakimś czasie, jak to się mówi, z kim przestajesz, z tym się stajesz, tak? Czyli generalnie, troszkę to środowisko na nas wpływa, więc to jest też istotne, żeby dbać o to środowisko pracy, tak żeby jednak no, to testowanie nie było takie, jako takie drugiej kategorii, tak? Albo takie niepotrzebne, tylko jako tak naprawdę dla mnie to powinien być jeden z takich nieodłącznych czynników procesu wytwarzania oprogramowania, tak? Nie coś takiego dodatkowego, tylko po prostu coś, z czym się nie dyskutuje, to po prostu musi być i tyle, tak? Więc to jest taki czynnik, który występuje. No właśnie to się wiąże też z kolejnym punktem, a mianowicie z takim, w skrócie bym to powiedział, biznes nie chce, tak? Czyli spotykałem się z takimi, powiedzmy, tłumaczeniami, tak można nazwać takie tłumaczenie troszkę, bo to jest takie trochę nasze wewnętrzne tłumaczenie, dlaczego tego nie robimy, to zawsze coś wymyślimy, jakiś dobry argument. No i też się spotkałem z takim czymś, że no, bo my rozmawialiśmy z biznesem, przedstawiliśmy im, że tutaj zajmie to tyle i tyle, no ale tu jeszcze trzeba zrobić testowanie, no i biznes stwierdził, nie, to już nie testujcie, tak, bo to. No więc tak naprawdę to jest też taki, powiedzmy, czynnik, to dlatego powiedziałem, że to powinien być taki, jedna całość, tak, że to nie powinniśmy przedstawiać czegoś takiego, że dawać takiej opcji biznesowi, no bo biznes zawsze utnie, tak naprawdę, nie, on się nie zna na wytwarzaniu oprogramowania, tak? To nie jest tak, że powinniśmy takimi wewnętrznymi rzeczami się dzielić, to po prostu powinno być wbudowane, tak? No, w ten nasz proces i od razu wliczone, tak? To nie powinno być jako opcja. I dlatego właśnie czasami tak wychodzi, tak? Innym takim czynnikiem jest to, że takie troszkę, jak to się mówi, złudotek boli całe życie, czyli ktoś się zraził, tak, coś się źle wydarzyło z testami, tak, nie poszło, no to może jednak nie, po co tracić czasu na te testy. My mieliśmy testy w poprzednim projekcie i one nam nie działały, no i mają generalnie złe doświadczenie, tak, więc to jest ten czynnik. Jeszcze już podchodzę pod koniec. Przedostatnie to jest generalnie niepatrzenie na długoterminowość tego, co nam dają testy, tak? Jest to tak troszkę, ja to zawsze porównuję, już któryś raz powtarzam, do remontowania dróg. Czyli jak się patrzy krótkoterminowo, no to jest tak, jak to bywało w naszym kraju, jakiś tam, powiedzmy, od lat 90. przyjeżdżają panowie, zalewają dziurki i robią to co roku od nowa, tak? Więc, i tak jest podobnie z testowaniem. Jeżeli tego się nie zrobi, no to będziemy później robili jakieś łatki, szpachelki, jakieś tam iwki i tak dalej, tak?
i ten tworek będzie nam rósł, tak? A jednak jak się do tego dobrze zabierzemy z tymi testami, to jednak te testy nam trochę w ryzach to oprogramowanie nam trzymały, to jeszcze też trochę jeszcze o tym powiemy dalej. Jednak właśnie długoterminowo te testy procentują, ale nie zawsze tego się widzi, tego to od razu. No i ostatnim, już siódmym grzechem, już, to jest po prostu lenistwo. Mhm. Czyli po prostu nie chce nam się tego i te wszystkie punkty, tak naprawdę to jeszcze mógłbym dać jeszcze inne jakieś wymówki, tak naprawdę, że bo nam się nie chce, tak? Programista tak naprawdę ma dowieść, tak? Ma dowieść funkcjonalność dla biznesu, tak? Mam zrobić kalkulator, zrobiłem 2 plus 2 równa się 4, wynik wyszedł, jak to się mówi, git push, tak? I zrobione, tak? Więc tutaj jednak trochę to nic. No, więc to jest dla mnie te 7 grzechów. Mhm. Te grzechy wymieniałeś, to sobie zrobiłem szybki rachunek sumienia, wyszło mi, że przynajmniej kilka z nich popełniłem gdzieś tam w różnych projektach. Tak, ja też. Tak. Ja tak myślę, samo. Że każdy, tak, 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 tak. To nie jest tak, że ja tutaj jestem jakimś, powiedzmy, ideałem, tak, ja tak naprawdę przez to, że nie byłem dobrze wychowany w testach, tak, to ja że tak powiem, muszę trochę to do mnie wraca, do mnie, ja się muszę sam biczować troszkę w zaciszu swojego pokoju, że właśnie tutaj, żeby właśnie nie mieć tych wymówek. Mhm. No właśnie, gdybyś trafił do takiego projektu, do takiej firmy, do takiego zespołu, który powiedzmy nie do końca wierzy w testy, nie do końca widzi wartość, to w jaki sposób byś tą ideę testowania oprogramowania sprzedał? Jakich zaletach byś powiedzmy powiedział? Mhm. Tak, znaczy na pewno jeden z takich głównych czynników, jakie ja doceniłem dopiero po latach, powiedzmy, tak, to jest to, że lubię mieć spokojny sen. Tak, czyli że lubię, powiedzmy, nie wiem, jest jakaś sytuacja, zmieniamy coś w oprogramowaniu, tak, i teraz, czy ja chcę mieć telefon, o, nie wiem, zależy oczywiście, jak mamy branżę, tak, ale jeżeli są jakieś branże, to takie poważniejsze, no to tam nie ma zmiłuj, tak, jest godzina, nie wiem, czasami, nie wiem, któraś w nocy, tak, dzwonią, i tak dalej. Znaczy, akurat nie miałem może tak, aż tak ostro, ale no to się może wydarzyć, tak, więc jednak, jeżeli dobrze sobie to przygotujemy, te testy, to one naprawdę wyłapią nam, czy nie łóżmy się, no nie będzie nigdy na 100%, ale na pewno, zmienimy coś w kluczowym miejscu i jednak mamy ten spokojny sen, tak jak ja to mówię, czyli mamy jakoś przeświadczenie, że my to mamy jakoś sprawdzone, tak? Mhm. To nie jest tak, że mamy taki jeden wielki domek z kart, wyciągnęliśmy jedną kartę i teraz tak z tyłu głowy mamy, że no gdzieś to się może przewrócić, tak? W którymś momencie. Więc to jednak jest ten spokojny sen, to jest naprawdę bardzo, to się docenia dopiero później, tak? Bo jak jest młodszym, to tak się tego nie docenia, tam, a to zmienię pracę, to już nie będę musiał przy tym siedzieć, ale tak naprawdę to jest bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o tą kwestię i w podobnym też kontekście można powiedzieć właśnie o takiej refaktoryzacji, że nie tylko my musimy tą refaktoryzację robić, tak? Załóżmy, że mówimy tu o perspektywie takiego, nie wiem, kierownika projektu, takiego kogoś, kto ten projekt nie jest programistą, który przychodzi i odchodzi, tak? Ale to jest ten produkt, który on będzie utrzymywał. Teraz programista sobie wytworzył jakiś kod, tak? Poszedł sobie później. I teraz nagle biznes przychodzi do tego kierownika i mówi mu, no tutaj musimy zrobić tutaj taką poważną zmianę, tak? I teraz wszyscy tutaj się zaczynają się po kątach bać, bo nikt nie zna tego kodu, to jest jakaś newralgiczna część systemu i jak to się mówi, każdy boi się tam dotknąć, tak? Bo nie wiadomo, co wybuchnie, tak? Jednak więc to jest bardzo istotna sprawa, żeby to było, jeżeli mamy takie istotne biznesowe aspekty otestowane, to wtedy mamy takie poczucie bezpieczeństwa. Z takich innych, co powiedzmy, te też istotnych rzeczy, to jest to, że jeżeli zaczynamy testować, to jak to mówi mój teraz bieżący szef, to zakładamy czapkę na przykład testera, tak? Jest troszkę inaczej, mamy inny mindset. Tak jak powiedziałem wcześniej, że programista ma swój taki cel, żeby powiedzmy wytworzyć tego taska, tak, i go zamknąć, tak, to on nie do końca nastawia się na tak zwane warunki brzegowe, nie zadaje sobie pytań, co jeśli to. Znaczy, czy może oczywiście coś tam sobie zadać, nie mówię, że w ogóle nie zadaje, tak, ale to jednak jest troszkę inna perspektywa, tak. Jak zaczynamy testować, to zaczynamy myśleć o troszkę w inny sposób w naszym oprogramowaniu, a co jeśli tutaj, nie wiem, tu będzie nul, a co jeśli coś złego tu się wydarzy, tak? Myślimy poza happy puffem tak zwanym, tak? Więc tutaj trochę bardziej się rozwijamy pod kątem właśnie takim myślenia i też architektonicznie, jak ktoś pisał testy,
i pisał ich więcej, powiedzmy, to zauważy, że testy wymuszają na nas lepszą architekturę. Tak? Jeżeli my musimy coś przetestować, nagle się okazuje, o kurczę, tutaj mamy za dużo zależności, o tutaj coś tutaj, jak ja mam to przetestować w ogóle, z czym jest nawet, no kurczę, skąd ja mam to wziąć, dlaczego to w ogóle tego potrzebuję, zacząłem się zastanawiać, inaczej to układać, tak, i to i wychodzi nam na to, że tak naprawdę testy nie są tylko częścią powiedzmy tego quality, tylko czy quality takiego końcowego, że czy są błędy, czy nie są błędy, czy nie ma błędów, ale też ta architektura nam się polepsza i to jest taki trochę ukryty bonus, tak, tego testowania. Nie tylko same testy, ale też architektura nam też się polepsza, a dodatkowo jeszcze dokumentacja. Bo nikt nie lubi pisać dokumentacji, tak? Znaczy mało osób, przynajmniej których znam, lubi pisać, zawsze zostawia się na koniec pisanie dokumentacji i później tego nie ma. Bo jak coś się zostawia na koniec, to tego się nie robi. A testy są takim idealnym motywem do dokumentacji, tak? Jak mamy dobre testy, to jest, powiedzmy, wystarczy spojrzeć, tak? Przejrzeć te warunki testowe. No i mamy już jakieś pojęcie, jak to działa, tak? Oczywiście, jeżeli one są dobrze przygotowane, ale to jeszcze może o tym porozmawiamy. No i taki, powiedzmy, jeszcze jeden aspekt, bo to coś, co popełniałem na błędy na początku, jak miałem przygodę z programowaniem, to zwykle robiłem sobie takie jednorazówki, jak sobie testowałem program, coś tam uruchamiałem, żeby sprawdzić, czy to się uruchomi. I czasami tę pracę wykonywałem x razy, bo nieraz tam coś tam na sznurki sobie coś tam wiązałem, później musiałem jeszcze raz coś na sznurki powiązać. I tak naprawdę te testy też dają taką, po jakimś czasie, jak się zrobi taką automatyzację dzięki tych naszych rzeczy, które robimy, takie szybkie deweloperskie testowanie, tak? Czyli zamiast stawiać sobie to środowisko, wszystko tak dalej, a to czasami trwa, i też inny programista musi to zrobić, musi trzeba mu wytłumaczyć, jak to postawić i tak dalej. Więc nawet to deweloperskie takie testy mogą nam przyspieszyć, tak? Więc tutaj tak już zmierzając do brzegu, jest wiele takich aspektów, które nie zawsze są takie oczywiste, tak? Czyli nie tylko same te błędy, nie tylko ten spokojny sen, ale też architektura, dokumentacja, szybsza deweloperka po prostu, tak? Tylko trzeba zainwestować ten pierwszy, że tak powiem, ten pułap troszkę musimy zainwestować. Jak zawsze w życiu musimy zainwestować, żeby mieć procenty. No tak. Ta większa pewność, o której ty powiedziałeś, czy takie, ten spokojny sen, kiedy wdrażamy coś na produkcję, kiedy robimy refaktoryzację i jesteśmy, no, przynajmniej w jakimś tam stopniu dużo większym, niż żeby tych testów nie było, pewni, że nic krytycznego nam się, mówiąc kolokwialnie, nie wysypie, no to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Więc, no, generalnie zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że na tych testach możemy polegać, że to jest w jakiś sposób zabezpieczenie tego, co robimy. Ale z drugiej strony, no, możemy też pójść z tym za daleko, no bo, tak jak mówi stara myśl, co się mierzy, to rośnie i w przypadku testów mamy chociażby coś takiego jak pokrycie testów, test coverage, prawda, kiedy no, zależy od podejścia, od filozofii, albo dążymy do 100% pokrycia, albo mamy nieco luźniejsze podejście. No i w momencie, kiedy zaczynamy zbyt bardzo, myślę sobie, ufać testom, kiedy pokładamy takie 100% przekonanie, że testy nas zawsze uratują, no to może to działać też trochę na naszą niekorzyść. Jestem ciekawy, jak do tego podchodzisz. Mhm. Tak. To jest bardzo w ogóle ciekawa kwestia, o której wspomniałeś. Na pewno warto wspomnieć właśnie o tych celach. Jeżeli mamy jakiś cel, tak, to tak jak wspomniałeś, musi on być mierzalny, tak? Musimy mieć tą miarę, żeby gdzieś, jeżeli docieramy do tego celu, tak, to musimy go zmierzyć. Tak, w wielu takich książkach, powiedzmy, o jakichś takich, nie wiem, czy motywacyjnych, czy w innych różnych takich rzeczach, możemy takie stwierdzenia właśnie spotkać, że najpierw trzeba sobie właśnie wybrać ten cel, bo właśnie, żeby on musi być mierzalny, żeby właśnie zmierzyć go wcześniej, przed, zmierzyć po, jaki mamy uzysk, tak? Tylko, że podstawa jest, bardzo istotna jest taka, jaka jest ta miara, tak? I teraz jedną z takich najbardziej popularnych miar jest to właśnie to pokrycie kodu, o którym wspomniałeś. Teraz to jest nie do końca dobra miara i zaraz powiem, czyli to jest dobra i niedobra miara, tak naprawdę. I o tym wspomniał mój, powiedzmy, taki jeden z ulubionych autorów, który najbardziej do mnie trafia, jeśli chodzi o oprogramowanie, Vladimir Kirkov. On napisał taką książkę Unit Testing, Principle, Practice and Patterns. I w tej książce zawarł takie stwierdzenie: Code metrics are good negative indicators, but bad positive one. Tak? I teraz chodzi o to, że metryki
powiedzą nam, że mamy mało testów, i to ok, i to jest ok, tak? Czyli to jest taka metryka, którą możemy sobie zawsze ustawić, że jeżeli mamy za mało testów, no to jednak powiedzmy tutaj coś jest nie tak, no bo nie wiem, 0, 20%, może czy 30%, zależy jak tam sobie podejdziemy do tego. Tutaj na pewno nam ta metryka coś daje, ale jednak z tym 100% pokryciem to jest trochę takie powiedzmy złudne, tak? Czyli po pierwsze mogą być jakieś testy, które robimy tylko głupie testy, żeby to 100% było. Czyli wymyślamy jakieś tak, bo tak naprawdę czym jest to pokrycie kodu? To jest po prostu takie, nazwijmy to głupi algorytm, w skrócie głupi, dlatego że on po prostu nie patrzy, co testujemy, tylko on po prostu patrzy, czy program przechodzi przez dane rozbranczowienie, tak, czy daną część programu, naszego kodu. I jeżeli wszystkie te możliwe ścieżki przejścia są pokryte, tak, testem, no to okej, no to mamy niby 100% pokrycia, tak, ale to jest takie, powiedzmy, tak naprawdę część z tego jest w ogóle nam niepotrzebna, bo to jakaś część, która nic nam nie daje tak naprawdę takiej wartości biznesowej, a część jest taka, że co z tego, że pokryjemy jakimś kodem, jakimś powiedzmy nazwijmy to głupim, czy naiwnym, o to się mówi, naiwnym testem tak zwanym, tak? Skoro ten sam kod, który może mieć, nie wiem, jeszcze z 10 innych warunków testowych, których nie użyliśmy, a sama metryka o tym nie powie, tak? Bo ona mówi tylko, czy tutaj gdzieś był użyty ten kod, gdzieś, jakoś, tak? Więc my moglibyśmy tak napisać 100% pokrycia kodu naiwnym testem, który nic nie testuje i który można wyrzucić do kosza, bo tylko go musimy utrzymywać, więc to jest bardzo taka, powiedzmy, krucha metryka, ale na pewno istotna, tylko że właśnie pod tym względem, co powiedziałem, czyli że jeżeli jest jakieś tam minimum do utrzymania, tak, chcemy mieć jakąś tam minimalną jakość, tak, to wtedy możemy tej metryki użyć, ale no nie ufajmy jej tak, nie ufałbym temu aż tak bardzo, że jej metryka mi pokazuje, załóżmy nawet to 80% i wszędzie się pali na zielono, to jest wszystko okej. Okay. Bardziej bym patrzył na to, jak te testy są napisane, tak. Oczywiście to jest tricky, tak, ja nie mówię, że to jest proste. Czy wobec tego myślisz, że w ogóle warto mierzyć, w ogóle patrzeć na różnego typu metryki związane z testami, czy to nas no, może po prostu zwieść na manowce? Znaczy no, jakieś metryki zawsze musimy mieć, tak? No to jest jednak niestety, na końcu to się sprowadza do takiego jakiegoś wskaźnika, który mam powiedzieć. No, tak więc no, wiadomo, że na PR-ach możemy się starać patrzeć w tym jakoś, możemy o tym dyskutować, ale na końcu no, to jest, musi być jakiś powinien przynajmniej być jakiś gateway czy coś takiego, co nam gdzieś nam kod przepuści, czy nie przepuści, no więc jakąś metrykę trzeba zastosować, tak? Czy powinno się zastosować? No ale jednak ten tak zwany common sense, tak? Czyli coś takiego, co jednak powinno gdzieś tam występować. Gdzieś ten człowiek musi, że tak powiem, jednak myśleć, tak jak ja tam mówię, tak? Czyli jednak te automaty, tak? No, GPS-owi też nie zawierzamy, nie powinniśmy zawierzać, bo inaczej możemy wjechać do jeziora. Więc tutaj jednak po trochu z każdego, tak? Czyli jakaś metryka, ale też ten zdrowy rozsądek, praktyka. Głównym tematem naszej rozmowy jest dobre testowanie, tak to bym określił. Gdy mówiłeś o głównych grzechach, dlaczego nie testujemy, wspomniałeś, że często nie wiemy, jak to robić, że nawet nie pod kątem technikaliów, konkretnych bibliotek, rozwiązań, ale po prostu nie wiemy, jak sformułować, jak skonstruować dobry test. Chciałbym Cię teraz o to właśnie zapytać. Jak powinien wyglądać i czym w ogóle jest dobry test, czego unikać, do czego dążyć? Tak. O, tutaj generalnie to można byłoby napisać książkę i to jest ta książka, o której wspomniałem. Wladimira Kirchhoffa to bardziej w szczegółach opisała. Ja tutaj się skupię na takich, powiedzmy, kluczowych sprawach, tak? Które no taki, powiedzmy, też metryka, tak? No, tylko że takich bardziej ogólnych metrykach. Pierwsza sprawa, o której bym powiedział, to przede wszystkim test powinien być stabilny. Tak? I co rozumiem przez stabilny? No przede wszystkim to jest zmora większych projektów, że czasami testy, jak to się mówi, wybuchają. Czyli po prostu nagle jakiś test przestaje działać. Nie działa jednorazowo, nie działa, bo ktoś zrobił jakąś zmianę gdzieś zupełnie w innym miejscu systemu i tu nagle nam test wybuchł. Więc tutaj generalnie jest to istotne, żeby te testy były solidne i żebyśmy przewidywalnie, że tak powiem, widzieli coś, co się w nich dzieje, tak? Nie powinno być tak, że nagle nam coś przestaje działać, no i musimy, nie wiem, ponawiać testy 3 razy, żeby nam przeszło, tak? To już jest
wtedy już powinniśmy wiedzieć, że coś się źle dzieje, tak? Więc jak do tego, że tak powiem, dążyć, tak? No przede wszystkim nasze testy muszą być dobrze odizolowane, tak? Nie możemy w naszych testach zależeć od czegoś, co nie jest nasze, w skrócie, tak? Nie możemy sobie puścić test, w którym korzystamy, nie wiem, załóżmy z bazy danych, nad którą nie mamy kontroli, i nagle, nie wiem, administrator tej bazy danych robi sobie maintenance albo sobie robi restart albo coś takiego, tak? To jest w ogóle wtedy niedopuszczalne, więc to naprawdę te testy muszą być, całość kodu, który testujemy, musi być pod naszą kontrolą, musimy być jego właścicielami, tak? Więc ta izolacja jest istotna, tak? Druga sprawa to jest testowanie tak zwanych internali, czyli jeżeli za bardzo, za głęboko się tam, czyli trochę nadgorliwie pójdziemy i zaczniemy testować, tak? No to nagle się okaże, że nasze testy są trudne w utrzymaniu, no są niestabilne, bo cokolwiek chcemy zmienić, to te testy nam się wysypują. A tak naprawdę to nie do końca o to chodzi, tak? No jeżeli testuję, tak spojrzymy sobie troszkę tak bardziej holistycznie na te testy i spojrzymy, nie wiem, na samochód, tak? No to jeżeli testujemy, nie wiem, kierownicę czy cokolwiek takiego, no to chodzi tylko o ten interfejs, tak? Bo chodzi o to API, z którym ktoś się styka, tak? Czyli ktoś dotyka tej kierownicy i nie obrusza sobie, możemy sobie testy zrobić, co się wydarzy. Ale tak naprawdę nie interesuje nas, jak to jest wykonane, tak? Pod spodem, tak? A jeżeli będziemy testowali, jak to jest wykonane, no to troszkę sami sobie robimy problemy, tak? No bo tak naprawdę co za różnica, jak to jest wykonane, tak? Jeżeli wykonuje jakąś funkcję, to wykonuje jakąś funkcję, tak? Oczywiście mogą to być osobne testy, może do jakiegoś tam algorytmu, ale z tego punktu widzenia, co my tutaj testujemy, to jest, nas to obchodzi, tak? Więc jeżeli zejdziemy sobie za nisko, to będziemy mieli właśnie taką sytuację, że ta stabilność tych testów jest mała, tak? Możemy też się uzależnić od takich niestabilnych, już bardziej, jeżeli chodzi o programowanie, kawałków kodu, czy na przykład czas, tak? W dotnecie jest takie coś jak daytime now, no w każdym języku, tak? Można podać bieżący czas. I jeżeli się uzależnimy gdzieś od takiego czegoś, no to jest też taka tykająca bomba, bo możemy sobie, nie wiem, zrobić test, który uruchomi się, nie wiem, przed północą, skończy po północy i różne takie triki, jakieś dni przestępne, czy cokolwiek innego sobie wymyślimy i nagle się okaże, że bach, nasz test nie działa, tak? Więc nad czasem też musimy panować. To jest też istotna sprawa, więc żadne właśnie daytime now, tak? Też problemem jest brak single responsibility, więc musimy się tutaj skupić na tym, żeby nasz kod robił jedną rzecz, tak? Bo jeżeli nagle się okaże, że nasz kod robi wiele rzeczy, no to właśnie jest to, co wspomniałem wcześniej, że gdzieś tam ktoś coś zmieni, gdzieś tam w drugim końcu globu, tak? A tutaj nagle nasze testy wybuchają, więc jeżeli się skupimy, że nasze testy mają jedną odpowiedzialność, tak? To nie tylko jest dobra praktyka oprogramowania z punktu widzenia inżynierii i programowania, tak? Bo często się mówi o tym single responsibility, ale też właśnie w testach też jest to istotne, że właśnie wiemy, że jeżeli zmienimy biznes tutaj w tym miejscu A, to testy z tego miejsca A się mogą wysypać, ale tylko tutaj, tak? A nie gdzieś tam u kolegi w innym zespole na przykład, tak? Więc to jest to. Też powinniśmy się skupiać nad izolacją, jeżeli chodzi o biznes i infrastrukturę, tak? Jeżeli mamy kody testowania biznesowych rzeczy, tak? To, że zmienimy sobie, nie wiem, HTTP requesty na gRPC albo na WCFA czy na inne jakieś technologie, to nie powinno wpłynąć na nasze testy biznesowe, tak? Więc tutaj też ta architektura powinna być, powiedzmy, wyczyszczona, tak? Infrastruktura swoją drogą, biznes swoją drogą, więc tutaj ta kwestia. Też w tej materii zbyt duża liczba zależności, tak? Czyli trochę to podobne z tym, jak single responsibility. Jak sobie właśnie weźmiemy test, w teście widzimy, że mamy tutaj, dana klasa ma 20 zależności, no to wtedy już powinno się żółte światełko zaświecić. No to jednak rozdzielmy to tak i podzielmy to na jakieś takie osobne części i wtedy może ten test będzie po prostu stabilniejszy, tak? Łatwiej się utrzymuje coś, co się zmienia rzadziej, tak? Niż takim, powiedzmy, jak to się mówi, big ball of math, czyli taki zlepek różnych rzeczy, które właśnie będą nam się wybuchały za każdym razem, jak coś zmieniamy. I jeszcze kwestia, że zbyt dużo czasami testujemy w jednym teście. Tak? I teraz, jeżeli zbyt dużo testujemy w jednym teście, tak, to wtedy właśnie
ten test wybucha i czasami wybucha na przykład na pierwszej rzeczy, na pierwszym asercie, a raz na dziesiątym asercie, więc tutaj tych asertów też nie powinno być zbyt dużo. Nie powinno być zbyt dużo, teraz trzeba było w ogóle może lepiej podzielić na jakieś testy, które sprawdzają poszczególne aspekty i wtedy wiemy, że jak nam się zapali lampka od konkretnego scenariusza testowego, to nie jest lampka od całej naszej funkcjonalności, tylko od jakiegoś kawałka i łatwiej się tego szuka. No i już w tej kwestii stabilności jeszcze tak zwane side effecty, to jeszcze warto było wspomnieć, czyli żebyśmy starali się pisać kod bardziej tak zwany funkcyjny. Bo kod funkcyjny to jest coś takiego, co no, matematycznie przyjmuje input, zwraca output i to jest to, czego się spodziewamy, tak? Wszystkie inne tak zwane side effecty, a więc nie, wrzucenie wyjątku, zapisanie do pliku, gdzieś tam coś, jakiś gdzieś z boku, coś gdzieś tam, jakiś zapis, tak? To nagle się okazuje, że gdzieś tam coś na szkodę robi trochę więcej niż czego się spodziewamy, tak? Więc im więcej takich side effectów jest, tym nasz kod łatwiej zdestabilizować, tak? Czyli to jest ta stabilność, tak? Inną z takich większych, powiedzmy, metryk to jest też szybkość, tak? Więc jeżeli mamy tam parę testów na krzyż, to nie ma takiego tam wielkiego znaczenia. Jednak jeżeli chcemy mieć więcej tych testów, no to jednak one powinny być no, szybkie. Jeżeli chodzi o unit testy, to już zaraz nie będziemy się może nad rodzajami testów rozwodzić, ale szczególnie unit testy, no to powinno być ułamek sekundy, tak? Nie powinno być tak, że mamy testy, które się parę sekund wykonują, no bo jednak test, który będzie się wykonywał 10 sekund i wystarczy takich testów, nie wiem, 1000, no to już nasz nie do końca to jest zwinne, jakbym to powiedział, tak? To musi być tak, że te testy przejdą szybciutko, tak? I szczególnie jeżeli one są takim gatem na PR-ce, no to jednak nie chcemy, żeby te PR-ki trwały godzinę, tak? Więc testy powinny być szybkie. Jak to zrobić, tak? Więc trzeba wyłapać pewne zależności czasowe na przykład, tak? Jeżeli mam jakieś timery, tak, to być może trzeba nasz test tak skonstruować, żeby tym czasem można było troszkę lepiej, jakby to powiedzieć, zarządzać w trakcie wykonywania tego testu. Przykładowo, jak ktoś używał Reactive Extensions, to w różnych językach jest dostępne, nie tylko w dotnecie, to tam jest do testowania jest tak zwana wirtualna linia czasu, gdzie my sobie możemy tak jakby powiedzieć spłaszczyć ten czas, tak? Czyli zamiast czekać na 10 sekund na wykonanie czegoś, to my po prostu mówimy, że tutaj ten czas minął i teraz jesteśmy już w tym punkcie za 10 sekund do przodu i możemy już tą logikę wykonać. Bo z naszego punktu widzenia nie jest istotne, że ten czas minął, że to jest 10 sekund czy 50 sekund, to nie jest w teście istotne, więc tutaj są techniki, które pozwolą nam lepiej to zorganizować, tak żebyśmy nie mieli tak zwanego waste'u, tak? Czyli bezsensownego czekania na coś, co w teście nie jest istotne. No chyba, że to jest meritum testu w jakiś sposób, no, ale to są już naprawdę takie niuanse. Bardzo istotną sprawą jest też, że test powinien być łatwy w utrzymaniu, tak? Więc często naszym takim błędem jest to, że mamy ciągotki do kopiuj i wklej i to nie tylko w testach. Ja czasami po którymś już razie stwierdziłem, że chyba Ctrl-C powinno być zablokowane, bo większość błędów wynika z tego. I tak samo jest w testach. Często się widzi takie testy, takie sklejki, tak? Że ktoś robi kolejny test, no to Ctrl-C, Ctrl-V, tak? I teraz na końcu dnia, czy miesiąca, czy roku, jak zajrzymy sobie do tych testów, to mamy taką sklejkę, tak? Teraz to jest taki kod, który nie jest poważny, tak? Nie traktujemy go jako część tego oprogramowania, tylko jakoś tam powiedzmy, żeby tam się zapaliło na zielono, więc nie utrzymujemy tego i nie dbamy o odpowiednią higienę tego testu, jak on jest zorganizowany, czy on jest czytelny, tak? Jeżeli właśnie on jest takim, no szczególnie to jeszcze dalej może o tym powie, a czy nie, może nawet tutaj w tej części. Często testy dzielimy na takie trzy człony. Arrange, act i assert, tak? I no, zwykle ta część arrange jest niezbyt ładna, tak? Szczególnie jeżeli stosuje się jakieś mokowania i te mokowania nie zrobi się ich jakoś tam powiedzmy inteligentniej, czy jakoś ładniej się rozłoży, żeby jakieś napisy tak zwanego buildera, bo nie będę się już może rozwodnił builderem, ale jest taki pattern, test builder pattern, które można sobie jakoś to przygotować, tylko się robi takie po prostu kopiuj, wklej, tu mi tego moka mi tutaj w tym miejscu zbudujemy sobie. Czasami budowanie takiego moka to jest taki potworek, który na parę linii kodu i takich potworków parę musimy poskładać.
I później mamy taką sekcję arrange na, załóżmy, 20 linii, no i później ktoś wchodzi, robi drugi test, no to robi copy and paste takiego potworka i tak dalej, tak? Więc jeżeli się ten dobrze nie zarządzi, to jest straszna sprawa w utrzymaniu, tak? Bo jeżeli nagle coś się zmieni w kodzie, to wszystkie te potworki musimy poprawić, tak? Więc to jest jednak dosyć istotna sprawa, żeby to było czytelne. I jak ktoś otwiera ten test, żeby wiedział, co tam się dzieje, tak? Żeby on się nie skupiał na tych mokowaniach wszystkich, tak? I na tych jakichś tam technikaliach, tylko żeby było wiadomo w ogóle, co tu testujemy w tym teście, tak? Bo czasami właśnie wystarczy parę komentarzy, tak? W kluczowych miejscach. Jeżeli nawet mamy pewne powtarzalne kawałki kodu, to możemy sobie gdzieś jakiś komentarz dać, na przykład, że tutaj to jest to meritum, tak, to ustawienie, ta zmienna, to jest meritum tego testu na przykład, tak? Więc dobre komentowanie nie jest tylko w kodzie produkcyjnym tak zwanym, tylko też w testach, tak? Tam właśnie, jeżeli zrobimy sobie dobrze okomentowany test, no to wtedy od razu widzimy, co się dzieje, jeszcze dodatkowo, jeżeli go dobrze nazwiemy, to już w ogóle, tak? To już jest bajka, tak? Wtedy ktoś widzi, co testujemy po samym nazwie testu i później jeszcze konkretna sprawa, gdzie tutaj jest meritum tego testu, tak? Jeszcze jest jedna kwestia. Test generalnie ma jasno mówić, jaki to jest scenariusz testowania, tak? Więc jak sobie wejdziemy w taki pliczek z jakimiś wieloma testami, tak, to jeżeli szukamy jakiegoś jednego scenariusza, który nas interesuje, no to też powinniśmy go umieć znaleźć, tak? Więc jeżeli tam jest jakiś bałagan i jest to właśnie dokładane tak w trybie szpachlowym, jak ja to mówię, jeśli chodzi o nomenklaturę samochodową, no to też musimy się tam dobrze odnaleźć, tak? Więc to nie powinno być tak poskładane właśnie na sznurki. Dobra, więc to jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, z tego, co wybrałem, to można mówić o tym dużo, ale tak naprawdę myślę, że tutaj możemy się zatrzymać. Mhm. Chciałbym się odnieść do jednego aspektu, mianowicie do szybkości, jako właśnie tak to przedstawiłeś. Przedstawiłeś jako ważny przymiot dobrego testu. Myślę, że wiele z tych elementów, o których wspomniałeś, de facto sprowadza się na koniec dnia po prostu do poprawienia szybkości wykonywania, zwłaszcza o czym też mówiłeś, jeśli to jest element tego pipeline'u CI, często takie testy uruchamiamy, no to oczywiście zależy na tym, żeby one były w miarę szybkie, zwłaszcza jeśli idziemy sobie gdzieś tam w górę tej piramidy testowania, no to ma to znaczenie, bo wtedy nie tylko skupiamy się na jakimś małym fragmencie kodu, który sobie unit testem, powiedzmy, ograliśmy, ale już musimy współpracować, że tak powiem, w cudzysłowie, z innymi systemami. No i żeby poprawić trochę tą szybkość, no to często stosujemy różnego typu atrapy, które nam symulują zachowanie różnych systemów, z którymi chcemy się komunikować, nad którymi nie mamy gdzieś tam kontroli, albo zależy nam na jakoś ograniczaniu wykorzystania zasobów. No właśnie, wykorzystujemy tak zwane moki. No tam jest bardzo wiele różnych tych typów, tych atrap, ale umownie nazwijmy je mokami. No właśnie, teraz chciałbym Cię zapytać, jak do tego tematu podejść z głową, jak wykorzystywać odpowiednio te moki, ale z drugiej strony też nie rozmydlić tego obrazu zbyt bardzo, że tu de facto wszystko będzie jedną wielką atrapą. Tak, no to jest chyba tak naprawdę jeden z najtrudniejszych aspektów testowania, moim zdaniem. Tak, moki, czy mokowanie, czy właśnie ucinanie pewnych części i zastąpienie go jakąś atrapą, to jest coś najtrudniejsze, żeby to zrobić dobrze, tak? Bo to nie jest trudne, tak jak powiedziałem wcześniej, o tym, dlaczego, że nie umiemy testować, tak? Nie jest problemem technikalia, tak? Czy nie jest, już mamy powiedzmy to, jesteśmy na tyle już dojrzali, znaczy jeszcze nie jesteśmy dojrzali do końca, jak w innych branżach, ale już na tyle dojrzali, że mamy już jakieś to swoje toolingi, jakieś swoje, powiedzmy, jakichś swoich pomocników do pracy, tak? Możemy mamy narzędzia do tego, już parę lat na rynku jesteśmy w branży IT, więc mamy możliwość mokowania, tak? Wszystko jest fajnie, tak? Możemy to zrobić, możemy to odizolować, właśnie tak jak powiedziałeś. Nie musimy, nie wiem, strzelać do bazy danych, możemy sobie ją zamokować i tak dalej, tak? Tylko, że tutaj właśnie prawdziwa sztuka to jest dobre wyważenie tego, kiedy właśnie coś odciąć, a kiedy nie. I przez pewien czas nie wiedziałem, dopóki nie przeczytałem tej książki, o której wspomniałem, nie wiedziałem, jak to nazwać.
Autor ten nazwał to szkołą londyńską z jakichś tam powodów historycznych. A więc szkoła londyńska właśnie mówi o tym, o podejściu do testowania per klasa. I mamy klasę, testujemy tą klasę i wszystkie zależności, które ma klasa, mokujemy. Tak po prostu, tak? Więc i teraz nieraz to się sprawdzało, tak, okej, okay, ale tak naprawdę po jakimś czasie, jak się stosuje tą metodologię, to tak naprawdę kończymy z tym, że przez większość czasu naszego testowania piszemy moki. Tak? Chcemy napisać coś, no to piszemy, musimy omokować wszystko, cały świat dookoła. Druga sprawa, że używamy dotneta, gdzie by design metody nie są wirtualne, możemy oczywiście je zrobić wirtualne, ale nie są, to zwykle stosuje się interfejsy i wszystko jest za interfejsem i każda klasa ma interfejs. Równie dobrze można było powiedzieć, że z automatu mogłyby być te interfejsy generowane, bo w teorii wszędzie wszystko musielibyśmy postawić za interfejsem. No i po jakimś czasie, nie wiem, po paru miesiącach czy latach zapala nam się żółte światełko po raz kolejny, że coś tu jest nie tak. Tak? Tutaj mam taki dłuższy cytat, nie będę go może przytaczał, ale zapraszam tutaj jeszcze do mojego bloga, bo tutaj też jestem w trakcie właśnie publikowania też właśnie, jeśli chodzi o testy w tej tematyce artykułów, więc sobie na blogu przeczytacie więcej, ale w skrócie autor właśnie takiej biblioteki jak Structure Map i innych fajnych rozwiązań, Jeremy Miller, w jednym ze swoich artykułów napisał właśnie takie podsumowanie, tak, że właśnie on przez wiele lat właśnie pisał te moki, pisał i w końcu właśnie tak naprawdę stwierdził, że coś tu jest nie tak. Coś tutaj generalnie to mokowanie tego wszystkiego całego świata nie do końca mu się sprawdza, tak? Bo to jednak na końcu przy każdym przedsięwzięciu czy przy każdej rzeczy, którą robimy, na końcu powinniśmy sobie zrobić jakiś taki, no tak jak to robimy nawet w Scrumie czy w Agile, tak, się robi jakieś podsumowania, jakieś review, na koniec coś, jakieś przemyślenie, czy to, co robiliśmy, to czy to się trzyma kupy, tak, czy to w ogóle, oczywiście, jeżeli ma, ja uważam, że każdy powinien mieć refleksję, tak, czyli nie umie podejścia biblijnego takiego, że tu mamy świętą księgę programowania, świętą księgę Scruma, tak, i tutaj nie ruszmy nic innego, róbmy tak, bo jak nie, to policja DDD do nas przyjedzie i nam tutaj powie, że coś tu źle robimy, tak? Więc tutaj tak podobnie jest z tej materii. Tutaj trzeba mieć pewną refleksję, spojrzeć sobie i sobie zobaczyć, jaka jest wartość tych naszych moków, tak? I czy naprawdę są one potrzebne, tak? No i tutaj jest taka, powiedzmy, druga szkoła. Druga szkoła mówi o tym, że nie testujemy klasy, a testujemy use case. Czym to się różni? No, różni się to tym, że nie musimy mokować wszystkiego, tylko jeżeli testujemy jakiś use case, no to po prostu przekazujemy tam konkretne instancje klas, które testujemy. Czyli my testujemy jakiś tam kawałek ekosystemu. Ja nie mówię, żeby testować całość, tak? Ale jeżeli mamy jakiś use case biznesowy, tak? I to zwykle teraz powiem, tyczy się tej części biznesowej, tak? Bo to zaraz powiem jeszcze o innym aspekcie, ale tutaj o tej domenie tak zwanej, tak? Jeżeli już powiedziałem o tym DDD, to tutaj o tej domenie biznesowej, bo to tak naprawdę najlepiej się testuje. To jest nasz klucz biznesu. Zresztą powiedzmy, że w aplikacjach biznesowych to jest klucz biznesu. Mhm. I tam testując jakiś scenariusz, to po prostu powołujemy do życia ileś tam klas, te, które tak naprawdę potrzebujemy. Nie musimy nic mokować, znaczy nic. Mokujemy tylko to, co jest naprawdę zewnętrzne dla naszego tego właśnie biznesu. Czyli jeżeli te kawałki na tych 10 klas jedna, nie wiem, pisze do bazy danych, no to może tam możemy uciąć i na przykład tam gdzieś, żeby nie było tego, tak, tej części, albo gdzieś tam jakiś strzał web API gdzieś na zewnątrz, to okej, okay, no to może tam przynajmniej jeżeli chodzi o testy jednostkowe, tam może utniemy, tak? Ale cała ta nasza logika biznesowa, tak? Nie, przykładowo zamiast pisać osobnych testów do tych 10 klas, mamy testy w ramach tego use case'a, tak? I testujemy to. I to się upraszcza, nie mamy tych interfejsów, nie mamy mocków, tak? Po prostu mamy czyste klasy biznesowe i to testujemy, tak? I to podejście naprawdę jest fajne, tylko oczywiście zawsze jest jakieś ale, tak? Tak jak powiedziałem, nie, żeby nie było świętej Biblii, że tutaj to jest jedyne istotne podejście, to zawsze w naszym biznesie ważny jest kontekst.
I teraz wszystko zależy od tego, co testujemy, tak? Jeżeli testujemy właśnie, jeżeli jesteśmy w domenie jakiejś biznesowej, to tak, to jest klucz naszego biznesu, ale możemy, mamy też jakieś, naszym biznesem jest coś, co ma więcej infrastruktury, i tam bardziej lepiej potestować infrastrukturalnie, może testy integracyjne są lepszym clue dla nas i czymś lepszym niż w ogóle te testy jednostkowe. Może testujemy, na przykład ja ostatnio musiałem pisać testy w PowerShellu, co jest zupełnie innym trochę językiem, jest to językiem dynamicznym i tam też trochę inaczej się testuje i też pewne rzeczy, które bym powiedział w C-Sharpie są bez sensu, to tam jednak może jakiś sens mają, tak, bo jest inne środowisko i tak dalej, więc tak naprawdę zawsze ważny jest ten kontekst, w ramach którego to robimy, tak, ale na pewno to mokowanie wszystkiego, to jest takie troszkę, możemy tam utknąć, tak, możemy się zakopać w tych mokach, tak, więc tutaj zachęcałbym bardziej do tego drugiego podejścia i żeby właśnie troszkę się pozbyć tych moków i zobaczyć, że da się pisać testy z mniejszą ilością tych moków. Okej, rozumiem. To jeszcze może w duchu tej retrospekcji, o której powiedziałeś, chciałem cię zapytać, czy znasz, czy może widziałeś jakieś code smells, czy takie przykłady brzydko pachnącego kodu, jakby to bezpośrednio przetłumaczyć, związane z testowaniem, które mogą nam powiedzieć, że może to już nie iść w dobrą stronę. Jednym słowem mówiąc, czy są jakieś właśnie takie może antypaterny, coś, co często robimy źle, co powtarzamy, co przekłada się na to, że to testowanie nasze nie jest optymalne. To tak naprawdę można byłoby troszkę podsumowując takie tych rzeczy, które powiedziałem wcześniej, tak, to troszkę to się automatycznie przekłada. A więc jeżeli mamy testy, które są niestabilne, więc wtedy, jeżeli nam coś wybucha, nie wiem, raz na jakiś czas, to jest już coś jest nie tak. Jeżeli często musimy te testy zmieniać, bo cokolwiek ruszymy w naszym systemie, to musimy pół testów zmienić. To jest takie światełko, że jednak to jest tam coś nie tak, coś nie jest dobrze porozdzielane, coś te testy źle testują, tak? Więc to jest ta stabilność, o której mówiłem, to jest właśnie zawsze się powinno zapalać, tak? Jeżeli zbyt dużo czasu z kolei poświęcamy na te testy, jeżeli one nie są naszym, nie służą nam pomocą, tak? Tylko są taką kulą u nogi, powiedzmy, z jakichś powodów, tak? To jest już żółte światełko, bo czerwone światełko to jest wtedy, kiedy tak naprawdę dzieje się coś, co niestety się dzieje w naszym IT, a więc w pewnym momencie zapada decyzja, wyłączamy te testy. Bo po prostu one już nam, po prostu nie dajemy rady z nimi, tak? Pół czasu spędzamy nad tymi testami, coś się tam ciągle wysypuje, więc nad tą stabilnością testów trzeba, że tak powiem, pracować od początku i właśnie te żółte światła, które się zapalają, że coś tam się z tymi testami źle dzieje, to sobie trzeba to przemyśleć, czy my na pewno dobrze to testujemy, tak? Na pewno to, że coś trwa za długo, tak? Bo to, co wspomniałeś wcześniej, że ja też w tych PR-ach, o tych PR-kach, to jest generalnie ciekawy problem, bo jeżeli te testy trwają za długo, to musimy też spojrzeć, jak deweloperzy pracują, tak? Jaki mają tryb pracy, tak? Bo jeżeli mamy, powiedzmy, kogoś, kto pracuje nad jednym zadaniem, to teraz tak, on sobie zrobi coś, wypuści kawałek kodu, i ma pół godziny pijakę. No to on sobie, że teraz jeszcze trochę jest inaczej, bo kiedyś to było tak, że pracowaliśmy w biurach, teraz się trochę mniej pracuje w biurach, ale to się wychodzi na kawkę. Albo gdzieś tam, ja będę czekał tak na tą pijakę, po co, mógłbym wziąć następne zadanie, ale niekoniecznie muszę, tak? Więc tam sobie pójdę, wrócę za 20, jeszcze się robi, to pójdę, wrócę za kolejne 20, zrobiło się, tamte 10 minut czekało sobie i tak dalej. Inny kolega, inny aspekt tego, jakiś inny kolega sobie czeka też na tą PR-kę, bo pracujemy też parę osób, tak, więc zwykle te zespoły to są paroosobowe, ktoś tam czeka na to, więc też nie robi i jest mnóstwo waste'ów, tak, jak to naprawdę się to poskłada, to tych waste'ów jest mnóstwo i ta integracja tego kodu, się wydłuża tak naprawdę, tak? Więc te sprawne testy nie tylko dają nam właśnie szybką odpowiedź, czy jest coś okej, czy nie jest okej, ale też poprawiają nam właśnie sprawność tej integracji tego kodu do tej głównej naszej linii kodu, tak? Więc to jest dosyć istotna sprawa. Jeszcze tak, co jest takim światełkiem? Na pewno jeżeli musimy komuś wytłumaczyć, co robi ten test, na przykład, to znaczy, że on jest źle napisany, tak? Tak samo jak z kodem, to jest jak ze wszystkim. Jeżeli test jest dobry, dobrze napisany, jest czytelny,
to trzeba, można komuś pokazać, no tu jest test, no on sobie zobaczy, widzi nazwę testu, tak? Czasami jest też taka technika, powiedzmy, bo są też, może o tym nie wspomniałem, są różne techniki, generalnie w naszej branży mówi się, że są dwie trudne rzeczy, jest inwalidacja cache'a i nazywanie, tak? Czasami, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to w ogóle, no już ileś razy czasami można się pośmiać, jak ludzie się przepychają, jak coś nazwać. Ale generalnie ja z takiego, powiedzmy, no bo dużo różnych rad, powiedzmy, słyszałem. Ostatnio u nas w zespole robimy tak, że nie nazywamy testów w samej nazwie metody, tylko jest w atrybucie po prostu opisowo, powiedzmy, po ludzku piszemy. Akurat w XUnit jest takie coś jak description i sobie można takie coś zrobić. I teraz, jeżeli ktoś sobie, wracając do tego głównego wątku, jeżeli ktoś sobie spojrzy i ma napisane, ten test robi to, to i to, po pierwsze. Druga sprawa, ma gdzieś tam jakieś komentarze w kluczowych miejscach, co się, gdzie tutaj, że tak powiem, dzieje, że tutaj, w tej linijce tu mamy tą kluczową rzecz, że coś tutaj testujemy i tutaj, i tak dalej. To wtedy po prostu, no i ten kod jest na jeden ekran, a nie na 20 ekranów, że musimy go przeskrolować i tak dalej. Więc jeżeli ten test jest taki czytelny, to ktoś go wchodzi, tak, zatrudniamy nowego programistę, on sobie patrzy i widzi, co tu się dzieje, tak? Widzi, co poprawić trzeba, tak? Jak coś się wywali, to widzi, co poprawić w kodzie. Bo ma błąd, a jeśli chodzi o czytelność, to czytelny test powinien też czytelnie pokazywać, co jest źle. Nie wystarczy powiedzieć, że error. Test nie wykonał się, tak? Na przykład, tak? Znaczy, to nieraz może wystarczy, bo jeżeli oczywiście mamy dobrze opisane, tak, to może wystarczy, ale no jednak ten opisowość asertów też jest, powiedzmy, czasami istotna, więc warto, znaczy generalnie zawsze warto, mówię, że warto właśnie mieć tą retrospekcję, więc warto, jeżeli idziemy takim trybem, nie wspomniałem o tym trybie, czyli red, green, refactor, tak zwanym, czyli na początku piszemy coś, żeby się wywaliło, tak mówiąc kolokwialnie, później to naprawiamy i robimy to refaktor i żeby się zapaliło na zielono. To zwracajmy uwagę na to właśnie, jak to się wywala, tak, żeby ten tekst tego, co się źle dzieje, powiedział nam właśnie, co jest nie tak, tak? Więc tak samo jak w logach logujemy, też musimy patrzeć, co tam się dzieje, żeby później wiedzieć, co z tym błędem zrobić, tak? Bo jeżeli właśnie logujemy źle, czy do logów, czy właśnie w testach, no to jest do niczego tak naprawdę, tak? Później musimy, ktoś inny musi, czy my, czy ktoś inny, bo nie ukrywajmy, że zależy jak to ma dużą pamięć, ja mam słabą pamięć, ja po tygodniu, czy po miesiącu, tutaj nie mam pojęcia, co tam się dzieje w tym kodzie. Znaczy nie tyle, że źle napisane, tylko chodzi, że muszę sobie przypomnieć po prostu, tak? Bo się przełączam konteksty, tak dalej, więc ja muszę sobie spojrzeć, więc im jest lepiej napisane, czyściej i czytelniej, to sami po prostu od razu będziemy wiedzieli, a szczególnie ktoś inny też w ogóle. On musi usiąść, zobaczyć i wiedzieć, co się dzieje, tak? Więc ta czytelność na pewno jest istotna, tak? No i to już o tej kwestii właśnie z wyłączeniem testów, już napisałem to, że jest taki ostatnia śmierć testów, to jest właśnie wyłączanie testów, żeby właśnie ta PR-ka nam przeszła, albo coś tam, żeby to wyłączyć, tak, i koniec. Kiedy włączymy, no kiedyś to się włączy, no i się nie włącza i tak dalej, więc z autopsji generalnie nie warto zostawiać coś na koniec, a no właśnie to są takie światełka. Wszystkie te rzeczy, o których mówiłem właśnie na początku, w tej pierwszej fazie, to są takie właśnie takim żółtym światłem, że coś tam się źle dzieje, to trzeba od razu interweniować. Jasne, rozumiem. Ty wcześniej podawałeś kilka różnych przykładów ze świata .NET właśnie w kontekście dobrych praktyk testowania. To może teraz poprosiłbym cię, żebyś, nie wiem, kilka narzędzi, kilka bibliotek, kilka rozwiązań właśnie z tej domeny .NET-owej przywołał, które według ciebie no, warto polecić w kontekście właśnie testowania. No, znaczy no, zacznę może od powiedzmy standardu, więc tu najkrócej powiem, bo każdy to zna, tak? Więc tego powiem, powiedzmy, standardowo musimy mieć na pewno jakieś narzędzie do pracy deweloperskiej, więc tam Visual Studio Rider czy Visual Studio Code, to nam powinno wystarczyć. Nigdy nie potrzebowałem czegoś więcej. Ewentualnie do linii komend, tam .NET SDK, to jest ten taki standardowy, powiedzmy, jeżeli chodzi o narzędzia, jeżeli chodzi o biblioteki, no to zawsze mamy jakiegoś albo XUnita, albo MUnita. Tak mówię, nie będę się nad tym rozwodził, bo to zwykle chyba, programiście, zwykle tego się używa, do tego dochodzi mocku, to do mockowania, albo jakiś tam fake it. Ale chyba mocku jest najbardziej popularne, więc to jest taki standardowy pakiecik, powiedzmy, który chyba wszędzie występuje w dotnecie.
Z takich dodatkowych rzeczy, które mógłbym polecić, na pewno jest biblioteka, która się nazywa Fluent Assertion. I ona pozwala na, powiedzmy, łatwiejszą asercję tego, co robimy. Ma taką, powiedzmy, składnię, tak zwaną Fluent. Fluent to jest, jeżeli mamy taki ciąg wywołań metod, to wtedy, powiedzmy, nazywa się to Fluent i wtedy możemy sobie powiedzieć, że jakiś kod powinien spełnić jakieś tam założenia. On to Fluent Assertion występuje do wielu właśnie tych bibliotek, więc możemy go razem z X-Unitem czy M-Unitem wykorzystywać. I po prostu ułatwia to pisanie tych asercji. Nie musimy tego kodu czasami, który ręcznie pisać, jest tam wiele takich pomocników, jeżeli chodzi o tą asercję. Drugą taką powiedzmy, że biblioteką, bo to jest takie, powiedzmy, jeżeli ktoś pisze serwisy w ASP.NET Core, to nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest tam wbudowana, powiedzmy, możliwość testowania integracyjnego. I to jest bardzo fajna sprawa. Ona pozwala napisać test integracyjny, który jest in memory i nie potrzeba za bardzo tego naszego serwisu sztucznie stawiać gdzieś tam na boczku, tak? Tylko on nam wszystko zrobi in memory, wszystkie odwołania web API, które są do tego, możemy też sobie zrobić in memory, więc to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o testowanie tych serwisów w .NET Core. Też warto pamiętać o jakichś gate'ach, tak? Czyli to fajnie, że mamy, to jest naprawdę kluczowa sprawa dla mnie też, bo fajnie, że mamy te testy, one się tam zapalają na zielono, mamy jakiś kod coverage, fajnie, że jest, tak, okej. Ale istotna sprawa jest też to, żeby mieć jakiegoś gate'a, tak? Oczywiście jakiegoś takiego rozsądnego gate'a, ale coś takiego, co nam powie, że tutaj nie, jak to we Władcy Pierścieni, you shall not pass, tak? Czyli generalnie musi być coś takiego, że nas zatrzyma. I przykładowo może być to sonar, zależne, albo jeżeli jakieś inne narzędzie, jeżeli mamy, nie wiem, GitHuba, czy jakieś inne narzędzie do naszej integracji, tak? Więc może to być na przykład SonarQube. Więc to jest ta kwestia. No i jeżeli ktoś, powiedzmy, trochę bardziej bawi się w testy serwisów web API, to jeszcze bym polecił coś takiego, co się nazywa Pact.net i to jest coś, co służy do testowania kontraktowego, tak? Testy kontraktowe. No to jest inna kwestia. Nie będziemy już dochodzić w szczegóły, ale to też jest fajne, powiedzmy, możliwości daje do takich testów. Mówiliśmy dzisiaj głównie o perspektywie dewelopera właśnie na testowanie, a gdybyśmy nieco szerzej mogli tą perspektywę potraktować, to jakbyś określił, jak wykorzystuje się tą wiedzę, o której tutaj powiedziałeś, te kompetencje w mBanku? Jakie role, powiedzmy, są zaangażowane właśnie w testowanie oprogramowania? No tak, więc tutaj generalnie w mBanku staramy się z roku na rok polepszać jakość, tak, i podchodzić do tego testowania poważnie. Teraz jest parę aspektów tego, tak. No jedna kwestia to jest tak naprawdę, znaczy z mojego punktu widzenia, bo akurat jest to mój trochę konik, to jest szerzenie tej wiedzy, tak, czyli żeby to, co teraz powiedzieliśmy tutaj, troszkę krążyło po tych deweloperach, tak? Jakieś tam wpisy na jakieś tam wiki, czy gdzieś tam jakieś szkolonka, czy coś takie rzeczy. Generalnie, żeby ludzie byli bardziej świadomi tego, jak mają pisać te testy, bo właśnie to jest to, co powiedziałem na początku, że dużo się mówi o tym, dobra, testujcie, tak, żeby te testy były, tak, ale to też, żeby te testy były miały jakąś jakość, to jest ta wymiana wiedzy. Druga sprawa, to co robimy w banku, to jest, mamy osobną, powiedzmy, komórkę, która spotyka się z zespołami, robi jakieś review z nimi, jak oni testują, ile tych testów mają, czy jakie te testy mają, w jakiej ilości, w ilości, no w sensie, no tam procentowo, i tak dalej, i tak dalej, więc są takie, powiedzmy, każdy zespół na dywanik jest wzywany, tak, jest tam sprawdzane ta jakość tego, no wiadomo, że nie da się sprawdzić wszystkiego, ale przynajmniej taki, powiedzmy, jeżeli ktoś się ma wytłumaczyć z czegoś, to w cudzysłowie, no to jednak musi pamiętać zawsze, że ktoś go o to spyta. To też jest istotna sprawa. To nie chodzi o to, żeby się bać, tak? Tylko chodzi o to, że
że jednak gdzieś tam w głowie z tyłu, że ktoś na to patrzy, tak? Bo jeżeli to ktoś wie, że nikt na to nie patrzy, to powoli te testy umierają gdzieś tam sobie, tak? Więc jednak trzeba o to dbać z dwóch aspektów tak naprawdę, tak? Czyli właśnie i nauczać, tak? I też, ale też pilnować, bo jednak pilnować zawsze trzeba i tak jest, jak wszędzie. Świetnie. Dominik Gieske z mBanku był moim gościem. Rozmawialiśmy o dobrych praktykach w testowaniu na przykładzie .NET. Dominik, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dzięki za podzielenie się swoją wiedzą. Dzięki. I zapraszam na mojego bloga. Tam znajdziecie więcej informacji w tym temacie. Mam akurat serię wpisów. To idealne rozszerzenie do naszej rozmowy. Oczywiście namiar na Dominika, jak i na jego bloga będzie w notatce do odcinka. Dominik, jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, w której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztof@porozmawiajmyoit.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o dobrych praktykach w testowaniu na przykładzie .NET. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!